Więc otwórzmy list Pawła do Filipian, pierwszy rozdział. Skupimy się na wersetach od 27 poprzez drugi rozdział do wersetu 4. A w tym momencie jeszcze raz na chwilę pochylmy głowy w modlitwie. Ojcze nasz wielki i kochany, dlatego że jesteś tym, który ukochał nas. Jak ważne jest dla nas przypomnieć sobie, uświadamiać, że ten czas, który nam podarowałeś, ten czas pieśni, wyśpiewywania praw Twojego słowa, ten czas spoglądania na Twoje prawdy w sensie fizycznym, jako te, które są reprezentowane przez zwykły chleb i zwykły napój. I nawet teraz, kiedy będziemy skupiać się na Twoim słowie, żeby żadna z tych rzeczy nie była jedynie rutyną naszego chrześcijańskiego życia, ale żeby nasze myśli i nasze serca były w pełni desperacko przekonane o tym, że to jest to, czego tak desperacko potrzebujemy. I dziękujemy Tobie za to, że za tym wszystkim, o czym śpiewamy, co wspominaliśmy w pamiątce wieczerzy, co w Twoim słowie nawet teraz zobaczymy, że za tym wszystkim skrywa się coś więcej niż jedynie jakaś informacja, ale że za tym skrywa się wspaniała, cudowna rzeczywistość Ciebie jako Boga żywego i prawdziwego, którego słowo jest sprawcze, jest mocne, jest skuteczne, by wyposażać, by wychowywać, by prostować to, co wykrzywione, by pocieszać to, co strudzone, by napełniać mądrością tam, gdzie mądrości brakuje. Dziękujemy Tobie, że za tym wszystkim skrywa się cudowna rzeczywistość poznania Ciebie jako Boga, który jest niezwykły. Dziękujemy Tobie więc za to błogosławieństwo, że możemy tutaj być, Twoje słowo otworzyć przed nami i prosimy Ciebie o dzieło Twojej łaski w nas, dla Twojej chwały, aby Twój Kościół mógł dzisiaj być też z Twojej łaski zbudowany tym czasem, który nam podarowałeś. W imieniu Chrystusa, przez Chrystusa, dla Chrystusa. Amen. Śpiewaliśmy pieśń na stronie 102. O ta Twoja miłość, Panie, płynie ciągle wszerz i wzdłuż, nigdy płynąć nie przestanie, ogarniając rzesze dusz. Tę najgłębiej okazałeś, gdyś na krzyżu za mnie zmarł, tam mnie z Bogiem pojednałeś, boś me grzechy wszystkie starł. Czyż to nie są piękne słowa, które przypominają nam o bogactwie, o wspaniałości tego, co Bóg zrobił dla nas w Ewangelii. Te pieśni we wspaniały sposób, jeszcze w tle z muzyką, są w stanie poruszać naszą duszą, mam nadzieję, naszym sercem, naszymi emocjami, bo rzeczywiście one w prawdziwy sposób pomagają nam przypomnieć sobie, uzmysłowić, co naprawdę się wydarzyło w Ewangelii Chrystusa. W kilku słowach mamy wyrażoną wspaniałą rzeczywistość tego, czym Ewangelia jest. Co to znaczy, że Bóg nas zbawił? Kiedy to wziął to, co martwe, umarliśmy z powodu upadków i grzechów naszych. Nie tylko martwi, ale nawet Paweł idzie dalej w liście do Efezjan, mówi zniewoleni. Chociaż uważający siebie za wolnych, to tak naprawdę zniewoleni. Zniewoleni pożądliwościami własnego ciała, niezdolni do tego, żeby oprzeć się własnemu pożądaniu życia w tym, co brudne, co niszczące, co grzeszne. A nawet Paweł idzie dalej. W tym stanie nie tylko martwi, nie tylko zniewoleni pożądliwościami ciała, ale tak naprawdę naśladujący ducha, który rządzi w powietrzu. Chociażbyśmy się nie nazwali satanistami, bo nie biegaliśmy po piwnicach, nie składaliśmy kotów w ofiarach, chociaż ja nie wiem, może niektórzy z was tak robili. W naszym kościele kiedyś był chłopak, który to robił i zobaczył plakat, to jeszcze w kościele na Pomorzu. Jezus czeka, zapukał do drzwi i zawołał o pomoc. Powiedział, jest satanistą, zawołał o pomoc.
Ale nawet jeżeli nie robiliśmy tych rzeczy, prawda jest taka o nas, że byliśmy naśladowcami szatana, dróg diabelskich. Drogi Boże były nam obce, wrogie. I rezultatem było to, że byliśmy dziećmi gniewu. Nie dziećmi, które wpadają w gniew, chociaż to oczywiście jest prawdą na nasz temat. Każdy z nas na pewno może zaświadczyć pozytywnie o sobie, że nieraz w gniew wpadał i pewnie wciąż wpada. Ale byliśmy obiektem Bożego gniewu, bo to było jedyne, na co zasługiwaliśmy. Na nic więcej. Taki był nasz status, taki był nasz stan. Taki jest twój stan, jeżeli nie jesteś osobą, która jest w Chrystusie. Ale Bóg z powodu wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, ożywił nas w Chrystusie, z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Odwraca całą tę beznadziejną rzeczywistość tego, kim my w swoim naturalnym stanie jesteśmy, aby uczynić naszym wszystko to, co należy do samego Chrystusa. Dać nam Jego status, ożywić nas z Nim, nie tylko ożywić nas z Nim, ale posadzić nas w okręgach niebieskich z Nim i jeszcze w przyszłych wiekach okazywać dla nas obfitość swojej łaski. Umiłował, zbawił, ożywił, posadził, przeniósł ze śmierci do życia, przeniósł z ciemności do królestwa światłości, królestwa Syna umiłowanego. To jest ten, który łotra zmienia w syna właśnie w dziele Ewangelii przez życie, śmierć i zmartwychwstanie swojego syna. To jest wynik jego ogromnej, głębokiej, inicjującej, przemieniającej miłości i łaski. To nie jest z nas, nic nie pochodzi z nas, to jest Boży dar. To jest coś, co On robi dla grzesznika. I z tego względu nie ma nic ważniejszego, nie ma nic ważniejszego w życiu chrześcijanina niż stała, ciągła, przypominająca sobie świadomość tego, co Bóg zrobił dla mnie w Chrystusie. Wy to wiecie bardzo dobrze, bo Adam naucza tego cały czas. Jak ważna jest ta świadomość, żeby przed naszymi oczyma cały czas był wymalowany Chrystus i Jego Ewangelia. Żeby nie myśleć, że Ewangelia i jej przesłanie to jest przesłanie, które jest potrzebne nam jedynie do nawrócenia albo do głoszenia potrzeby nawrócenia dla tych, którzy są zgubieni. A jest to przesłanie, które cały czas musi stać w centrum naszego życia, w centrum naszego patrzenia na wszystko. Nie tylko na usprawiedliwienie, którego doświadczyliśmy w momencie nawrócenia, ale patrząc na nasze uświęcenie, na naszą potrzebę przemieniania naszego serca na podobieństwo Chrystusowe. To właśnie ta Ewangelia, to przesłanie o tym, kim Bóg stał się dla mnie z powodu Chrystusa w Chrystusie, co zrobił dla mnie przez Chrystusa w Chrystusie, musi być w centrum. W centrum naszych relacji, w centrum naszej pracy, w centrum naszych relacji sąsiedzkich, w naszych małżeństwach, we wszystkim, w naszej rozrywce, w naszym życiu. Dlatego apostoł Paweł w liście do Filipian w pierwszym rozdziale, w 21 wersecie jest w stanie powiedzieć, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem. Kiedy my rozumiemy właściwie, oczywiście dogłębnie my nigdy nie zrozumiemy pełni wartości Ewangelii, tego co to oznaczało dla Boga zbawić nas. Jaki koszt Chrystus musiał ponieść, żeby opuścić okręgi niebieskie, przyjąć postać człowieka, stać się prawdziwie człowiekiem, nie rezygnując z tego, że pozostał prawdziwie Bogiem, ale nie upierał się zachłannie przy boskości i był gotów dodać do swojej boskości wszelkie ograniczenia ludzkości i przyszedł, aby stać się sługą. Wyparł się samego siebie, będąc posłusznym aż do śmierci krzyżowej. My nigdy w tym życiu nie pojmiemy głębi tego, co to oznaczało dla Niego i my nigdy nie pojmiemy głębi tego, co to oznacza dla nas tak naprawdę, że my zostaliśmy zbawieni. Ale jednak z Bożej łaski Bóg jest tym, który otwiera oczy. Który otwiera oczy naszego serca i pozwala nam dostrzec rzeczywistość Bożą. Rzeczywistość, która skrywa się w Ewangelii w sposób, w jaki nigdy wcześniej tego nie byliśmy w stanie zrobić. I wy, którzy jesteście w Chrystusie, możecie o tym głośno i z radością zaświadczyć, że wy dzisiaj kochacie
Ewangelię, wy kochacie Chrystusa, kochacie rzeczy święte inaczej, jak niż kochaliście je wcześniej. Wcześniej nienawidziliście tych rzeczy. Dzisiaj wasze oczy są otwarte na nie, wasz smak, wasz głód woła o te rzeczy i to jest dzieło Bożej łaski. I właśnie kiedy my wzrastamy w zrozumieniu, w pojmowaniu wartości Ewangelii, a rozumiemy ją o tyle lepiej, o ile też lepiej rozumiemy swoje moralne i duchowe bankructwo, moralną i duchową śmierć, z jakiej wyrwał nas Pan, to tym bardziej wtedy rozumiemy, że żadna inna opcja w życiu nie jest dla nas opcją. Że nie mamy nic poza tym, co Bóg zrobił dla nas w Chrystusie. Nie istnieje żadna alternatywa dla Chrystusa. Nie istnieje żadna inna alternatywa dla życia. Dla mnie życiem jest Chrystus. Wszystko, co uważamy za wartościowe w życiu, nagle zaczynamy lepiej postrzegać, rozumieć, że jest niczym. W porównaniu z tym, co Paweł napisze w 3 rozdziale, w 8 wersecie, w porównaniu z doniosłością, ze wspaniałością, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana naszego, dla którego Paweł mówi, poniosłem wszelkie szkody, wszelkie straty. Chrystus jest godzien, jest wart wszelkich naszych myśli, naszych emocji, naszych ambicji, naszych wysiłków, tego, o co my walczymy, o co my zabiegamy, do czego my dążymy. Właśnie to Paweł ma na myśli, kiedy pisze Filipian 1:21, życiem dla mnie jest Chrystus. I kiedy w środkowej części Filipian 1, w 1 rozdziale Filipian, Paweł kończy pisać o sobie i tak naprawdę o okolicznościach, w jakich się znalazł, o tym, z jakiej perspektywy on patrzy na te okoliczności, a te okoliczności są okoliczności tego, że on znalazł się w więzieniu. Znalazł się w więzieniu i pewnie z troski o to, że Filipianie troszczą się o niego, może martwią się o niego, on opisuje swoją perspektywę na to, co jemu się przydarzyło. I tak naprawdę w opisaniu tej perspektywy i tych swoich trudnych okoliczności i tej niepewności, o której on sam nawet pisze w 1 rozdziale, niepewności tego, co z nim się stanie. A jeszcze na dodatek tego wszystkiego, on tam opisuje w 1 rozdziale też przykrości, których doświadczył ze strony innych braci. Braci, ludzi, którzy głoszą Ewangelię, ale mają złe motywacje. Myślą o Pawle może jako o pewnego rodzaju konkurencji, rywalizują z nim i patrzą na niego jako zagrożenie dla ich własnej reputacji czy wyniesienia ich samych, żeby byli popularni w oczach chrześcijan i wykorzystują tę okazję, żeby tak naprawdę jeszcze dopiec Pawłowi, żeby może nawet dodać do jego cierpień. Paweł nawet patrzy na to i zostawia świadectwo człowieka, który przed oczyma, przede wszystkim na pierwszym planie ma Chrystusa. Nie te przykrości, nie te okoliczności, ale Chrystusa na pierwszym planie. Zostawia świadectwo w pierwszej połowie 1 rozdziału, opisując siebie, zostawia świadectwo człowieka, który pokazuje, co tak naprawdę znaczy życie godne Ewangelii Chrystusowej. To jest życie godne Ewangelii Chrystusowej. Życie godne Ewangelii Chrystusowej to jest życie, które rozumie nadrzędną wartość, jaką Chrystus i Jego Ewangelia mają w życiu tego człowieka i z tego powodu jest na pierwszym planie jego życia. Wszystko jest zorientowane wokół Chrystusa i Jego Ewangelii. I w 27 wersecie, przeczytajmy ten fragment, zaczyna zwracać się do Filipian. Już nie mówi o sobie, ale zwraca się do nich. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia i to od Boga, gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością.
i nie czyńcie nic z kutliwości, ani nie czyńcie nic przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Werset 5. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Niech życie wasze będzie życiem godnym Ewangelii Chrystusowej, pisze Paweł do Filipian. Innymi słowy, niech życie wasze będzie takim życiem, które pokazuje, że najwyższą wartością waszego życia jest Chrystus, Ewangelia Chrystusowa. To znaczy, że jako chrześcijanie oni mają żyć w taki sposób, który będzie pokazywał, że Jezus jest nadzwyczaj piękny i że Jezus jest nadzwyczaj wartościowy. Jest wart, jest godzien. Ich życie, Paweł zwraca uwagę w tym pierwszym stwierdzeniu, w tym tak naprawdę jedynym nakazie w tym fragmencie od 27 do 30, bo to jest jedyny tutaj imperatyw, aby oni prowadzili życie godne Ewangelii, a potem to opakowuje w dodatkowe elementy, które wskazują na to, co on ma na myśli poprzez to praktycznie, jak to życie godne Ewangelii, jak to postępowanie godne Ewangelii ma się przejawiać między innymi w ich życiu. Ale on czyniąc, stawiając to stwierdzenie, mówi, że ich życie jest chodzącym, żywym oświadczeniem na temat Ewangelii i na temat Chrystusa. To, jak oni postępują, to, co oni pielęgnują w sercu, to, co wypływa z ich ust, spojrzymy na te rzeczy za chwilę, jest oświadczeniem o tym, kim dla nich jest Chrystus. Jest oświadczeniem o wartości, piękności i ważności Chrystusa. I co jest ciekawe, to to, że kiedy on zwraca się do nich w tym fragmencie, to oczywiście każdy z tych aspektów, które on porusza, dotyczy nas indywidualnie. Są to rzeczy, o które my musimy indywidualnie zabiegać, pielęgnować. Ale zauważcie, że przede wszystkim on zwraca się do nich kolektywnie. On zwraca się do nich jako do wspólnoty ludzi wierzących, do społeczności ludzi wierzących. On mówi do nich grupowo. Nie tylko jak oni indywidualnie mają oświadczać swoim życiem, że Chrystus jest piękny i wartościowy, ale jak to ma mieć miejsce w ich wspólnym życiu, że ich wspólne życie jest też oświadczeniem o tym. Bardzo ciekawe jest to, jakiego słownictwa używa tutaj Paweł, kiedy pisze o postępowaniu, o życiu godnym Ewangelii. To jest jedno słowo w grece, które przetłumaczone jest jako długa fraza często w naszych przykładach. I to słowo w języku greckim, ta forma tego słowa, to jest jedyne miejsce, w jakim ono występuje. Nigdzie indziej ono się nie pojawia. Jeżeli chodzi o słowo ulubione, słowo Pawła, słowo, którego on używa na postępowanie, to jest greckie słowo peripateo, on używa go bardzo często, jednak tutaj decyduje się użyć innego słowa, z jakiegoś powodu i zaraz spojrzymy na to. Dla mnie to jest fascynujące, ciekawe, to kiedy właśnie wnikniemy w języki oryginalne, one jakby nie, brak ich nie sprawia, że my nie jesteśmy w stanie zrozumieć przesłania Biblii, ale kiedy odniesiemy się do tych języków, to trochę tak jakby czasami czarno-biały obraz zamienił się w kolor. My jakby wciąż wiemy, co tam jest, ale nagle, o, w końcu mamy kolorowe telewizory, widzimy trochę lepiej. Tutaj mamy właśnie takie miejsce, gdzie ten kolor wydaje mi się, że jest dla nas pstryknięty, włączony, kiedy zrozumiemy, dlaczego Paweł tego słowa używa. To słowo, którego on tu używa, to jest czasownik od greckiego słowa polis. Słowo polis oznacza miasto, czy też okręg miejski, oznacza region, który podlega jakiejś jednej jurysdykcji, który podlega jakiemuś ustrojowi, jakiemuś prawu. To jest to słowo polis. I od tego słowa polis on tworzy czasownik, który odnosi się do bycia członkiem danego polis, do bycia członkiem danego okręgu miejskiego, obywatelem danego polis. W 3 rozdziale, w 20 wersecie używa innej formy też słowa, które pochodzi od słowa polis. Tam odwołuje się do tego samego konceptu, pisząc, że nasze obywatelstwo jest w niebie. Nasze obywatelstwo jest w niebie. A w 1 rozdziale, 27 wersecie, gdybyśmy mieli dosłownie przetłumaczyć to, co on tam pisze, to przetłumaczylibyśmy to jako
obywatelujcie w sposób godny Ewangelii. Obywatelujcie w sposób godny Ewangelii. To słowo w grece, kiedy sięgniemy w źródła pozabiblijne, oznacza bycie dobrym, wiernym, lojalnym obywatelem miejsca, do którego należysz, z którym się identyfikujesz jako obywatel, którego postępowanie przynosi honor, przynosi cześć, przynosi chwałę temu organowi terytorialnemu, do którego należysz. I tutaj bardzo ważne jest, żebyśmy zrozumieli, że Filipia miała uprzywilejowany status kolonii rzymskiej. Uprzywilejowany, ponieważ obywatele Filipii mogli cieszyć się tymi samymi prawami, którymi cieszyli się obywatele Rzymu. To nie było miasto jak każde inne, które podlegało prawom Rzymu, które było pod siłą okupanta. To było wolne miasto. I ten status kolonii rzymskiej przynosił chlubę tym, którzy należeli, którzy byli mieszkańcami Filipii. Kolonie tego typu, kolonie jak Filipia, które miały to miano, nazywane były przez ówczesnych ludzi właśnie małymi Rzymami. I ci ludzie byli dumni z tego. Oni się ubierali po rzymsku, byli nadzwyczaj lojalni i wierni Rzymowi, cesarzowi. Oni nadawali sobie czy swoim dzieciom rzymskie imiona. Bardzo często te miasta, te kolonie mówiły w łacinie, w oficjalnym języku Rzymu. I dlatego na przykład Filipi, kiedy Paweł trafia do Filipi, on nie znajduje synagogi. To było tak rzymskie miasto, że tam nie było synagogi. To znaczy, że tam prawdopodobnie nie było nawet 10 mężczyzn, którzy byli Żydami, bo tylu mężczyzn potrzebne było, żeby założyć synagogę w mieście. W innych miastach to jest pierwsze miejsce, do którego udaje się Paweł. W Filipi on nie znajduje synagogi, więc gdzie idzie? Nad rzekę. Nad rzekę idzie, bo synagogi nie ma. Społeczeństwo rzymskie było w pewnym sensie dość mocno nastawione na poczucie takiej kolektywności społeczeństwa i dobra całego społeczeństwa, nie tylko swoje. I jednostki potrafiły być bardzo mocno oddane Rzymowi. Talenty, można znaleźć w źródłach opisy tego, jak to talenty, umiejętności, energia, działania obywateli miały być skierowane na korzyści całego społeczeństwa. I dążyło się do tego, żeby to poddaństwo, ono nie było wymuszone jak w państwach totalitarnych, ale żeby było poddaństwem wynikającym z woli obywateli, którzy są dumni z tego, że są Rzymianami. Chwała Rzymu. Odpowiedzialny obywatel to jest ten, który bardzo uważnie postępował, aby czasem nie przynieść hańby swojemu polis. I tutaj jest ten czasownik, obywatelujcie w sposób godny. Tak więc nie przez przypadek, myślę, Paweł używa właśnie takiego słowa, słowa, które ludzie mieszkający w Rzymie bardzo dobrze rozumieli, rozumieli koncept, który skrywa się za tym słowem. Oni rozumieli, co to znaczy mieć chlubę z tego, że jestem obywatelem małego Rzymu, miejsca, które jest wolne, które ma szczególny status. I jeżeli ówcześni obywatele Królestwa Ziemskiego, takiego jak Rzym, potrafili być tak oddani chwale i czci swoich państw, to o ileż bardziej ludzie wierzący, którzy są obywatelami Królestwa Bożego. Filipian 3:20 właśnie. Nasze obywatelstwo jest w niebie. Jak więc ma wyglądać obywatelowanie w sposób godny Ewangelii? Jak więc ma wyglądać życie, które jest godne Ewangelii? Takie postępowanie, które wskazuje na to, że Chrystus jest nadrzędną wartością, że On jest nadzwyczaj piękny i wartościowy. Więc Paweł nie pozostawia tego wezwania w zawieszeniu. On tutaj podaje bardzo praktyczne przykłady. Tak niech życie wasze, werset 27, będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. I od razu widzimy tutaj, że akcent pada nie tak bardzo na ich indywidualne życie, jak na ich życie wspólnotowe. Mówi o tym, że wy razem stoicie ramię w ramię z połem dla sprawy Ewangelii. Wy razem podnosicie bój, walkę dla sprawy Ewangelii. Wy wspólnie nie boicie się ataków, które przychodzą na was, nie boicie się przeciwników waszych. Zwraca się do Kościoła. My wiemy, jacy tam ludzie w tym Kościele byli. Niektórych z nich znamy. Znamy Lidię, zamożną bizneswoman. Znamy bezimienną, biedną niewolnicę, wieszczkę, która najprawdopodobniej się nawróciła, kiedy Paweł
ją uwolnił z nieczystego ducha. Znamy bezimiennego, średniego klasy strażnika więziennego. To właśnie ich wspólne życie, życie tych bardzo różnych od siebie ludzi, których życie w duchowy sposób Ewangelią zostało splecione w jednym kościele w Filipii, ma składać świadectwo o wartości i ważności Ewangelii. I chciałem, żebyśmy spojrzeli na to pod dwoma nagłówkami. Wersety 27 do 30 jako wspólna walka za Ewangelię w jedności i drugi rozdział, wersety 1 do 4, wspólna troska o siebie nawzajem w miłości. Pierwszy punkt, pierwszy fragment, pierwsza część, wspólna walka za Ewangelię w jedności. Wersety 27 do 30. Więc Paweł podkreśla jedność wierzących Kościoła tutaj bardzo wyraźnie. Skupia się na jedności wierzących w celu ostania się przed presjami, które pochodzą z zewnątrz. Wy stójcie w jednym duchu, walcząc razem z połem za wiarę Ewangelii i w wersecie 28 odnosi się do jakichś przeciwników, którzy nie są dla nas zidentyfikowani. My możemy się domyślać z rozdziału trzeciego, jeżeli byście przewrócili jedną kartkę. W wersecie 18 Paweł wspomina tych, o których często im mówił, a teraz także z płaczem mówi, którzy postępują jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Więc może mówi o tych ludziach? Jakbyśmy cofnęli się do pierwszych wersetów trzeciego rozdziału, może mówi o tych, którzy judaizują, którzy wchodzą w Kościół i próbują tworzyć zamieszanie teologiczne, przychodzą z nową doktryną, mówią, my wiemy jak jest, tutaj ważne jest obrzezanie, ważne są tradycje judaistyczne, żeby dopełnić dzieła zbawienia, bo prawdziwie Bożym ludem będą ci, którzy zidentyfikują się z prawem mojżeszowym, to właśnie oni będą Bożym ludem. Może to o nich chodzi, my nie wiemy, ale widzimy, że sednem tego fragmentu jest ich wspólnota, czy ich splecenie się ze sobą nawzajem, stanięcie ramię w ramię, żeby opierać się atakom, które spadają na Ewangelię z zewnątrz. To jest ton tego fragmentu. On nie mówi tak bardzo o atakach, które są wewnątrz, on mówi o atakach, które spadają na wierzących ludzi, na Kościół z zewnątrz. Z zewnątrz ze świata albo z zewnątrz w sensie fałszywych nauczycieli, którzy wchodzą w Kościół i sieją zamęt. I to, ta rzeczywistość wymaga jedności, jedności, która jest wynikiem działania i przeżywania Ewangelii i Jezusa jako wartościowego, pięknego i nadrzędnego. I Paweł uczy nas tutaj, że jeżeli chcemy, aby Ewangelia zaiste wyglądała na wartościową w naszym życiu, w życiu naszych kościołów, to potrzebujemy pielęgnować postawę żarliwości, zdeterminowania, dążenia do tego, żebyśmy wspólnie robili wszystko, co możliwe, abyśmy wspólnie uczestniczyli w boju o Ewangelię. To z jednej strony pokazuje nam, że postawą naszą w Kościele nie może być bierność, to znaczy, że my wszyscy, którzy jesteśmy przez Chrystusa zbawieni i wpleceni w życie innych ludzi, których Bóg zbawił, nie zostaliśmy powołani do bierności, ale do uczestniczenia w tym boju, w tym walce o sprawę Ewangelii. I widzimy tutaj, że to wymaga postawy też wzajemnej pokory, a na to szczególnie spojrzymy w drugim punkcie. Wspólna walka za Ewangelię w jednomyślności. Paweł używa tutaj w tych kilku wersetach, zobaczcie, bardzo dużo języka wojennego, wojskowego. Stanie w jednym duchu, to jest język wojskowy, to jest kiedy żołnierz rzymski przyjmował pozycję, ustawiał się, przygotowując się albo do obrony, albo do ataku, kiedy ustawiali szeregi, to jest ten zwrot, stabilne ustawienie się w gotowości do boju. Mówi o walce, to jest kolejne słowo, mówi o zastraszeniu, mówi o przeciwnikach, mówi o cierpieniu i mówi o staczaniu boju. To jest język bardzo bojowy. I nie będziemy tutaj wnikać w każdy werset dzisiaj, rozdrabniać go. Chciałem, żebyście mieli ogólny pogląd na to życie godne Ewangelii, postępowanie. Więc bez wnikania w każde poszczególne słowo, zauważmy, że życie godne Ewangelii wymaga walki. Ono jest walką, ono musi być walką. Wymaga zaangażowania. A czas, w jakim to życie przyszło nam prowadzić, to jest czas wojny. To jest czas wojny. W Efezjan Paweł napisze, wykorzystujmy czas, bo dni są złe. A w szóstym rozdziale Efezjan mówi o tym, że my toczymy bój.
Bój nie z krwią i z ciałem. Jesteśmy w boju. Toczymy bój. I potrzebujemy żyć w świadomości tego. Ewangelia będzie miała przeciwników. Boży ludzie, Kościół będzie miał przeciwników. Wiele presji z zewnątrz. I bardzo często będzie tak, że ten świat, jego okoliczności, rzeczy, których doświadczamy z zewnątrz, będą sprawiać nam przykrość, a nawet cierpienie. Będą chciały niszczyć Kościół, hańbić Ewangelię. Ewangelia zaiste zostanie zhańbiona, jeżeli Kościół nie będzie stał w obliczu tego, do czego został powołany, do uczestniczenia w walce za sprawę Ewangelii, nie będzie stał w jednym duchu, społem, w jednej myśli dla sprawy Ewangelii. Ewangelia zostanie zaiste zhańbiona. I zobaczcie, że ta jedność, o której pisze Paweł, to nie jest powierzchowna, wymuszona jedność, ale to jest duchowa jedność. To jest głęboka jedność, wyjątkowa, bo jest jednością w duchu i w myśli. To jest jedność w duchu i w myśli. To jest jeden duch, jedna myśl. Paweł przypomina Kościołowi o tym, jak głęboko sięga jedność, którą Bóg uczynił w ich życiu z powodu Chrystusa, z powodu Ewangelii. On to rozwinie w drugim rozdziale. To znaczy, że to, co ich łączy, to nie jest wiek, to nie jest podobny status społeczny, to nie są podzielane upodobania, te same rozrywki, ale to, co ich łączy, to jest Ewangelia Jezusa Chrystusa, która dotyka ich ducha i która zmienia ich myśli. Ich serce, ich duch chce kochać Boga, a ich myśli są poddane w posłuszeństwie Chrystusowi. I razem toczą walkę. I razem toczą walkę. Rozumieją, że życie Kościoła, życie chrześcijanina to jest plac boju. Wydaje mi się, że jednym z największych zagrożeń współczesnego chrześcijaństwa, zwłaszcza w świecie zachodnim, to jest dobrobyt. To jest dobrobyt. To jest dobrobyt, ponieważ on sprawia, że Kościół staje się wygodny, traci poczucie tej rzeczywistości, że faktycznie nasze życie jest placem boju, a nie placem zabaw. Kościoły, które stają się konsumpcyjne, ludzie przychodzą zaczerpnąć usług ze strony Kościoła, oceniać to, że nie ma klimatyzacji, krzesła są za blisko siebie, pastor za długo mówi, pieśni są za wolno, ktoś powie inny, że są za szybko. Ludzie przychodzą, jakby przyszli być odbiorcami usług i gdzieś tam każdemu coś nie pasuje i zaraz zamiast stanąć z połem w walce do sprawy Ewangelii, ta jedność jest zaburzona, bo ludzie zaczynają skupiać się na swoich preferencjach i szukają miejsca, sklepu, który ma lepiej poukładane produkty na półkach, gdzie po prostu łatwiej będzie dokonać zapłaty, patrzą na to cieleśnie, powierzchownie, bo patrzą konsumpcyjnie, nie rozumiejąc czy zapominając, tracąc z oczu tę rzeczywistość, że nasze życie jest życiem na placu boju, a nie na placu zabaw. Toczymy bój z krwią, nie z krwią i z ciałem, ale z władzami, zwierzchnościami w okręgach niebieskich. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy korespondentami wojennymi wysłanymi do jakiejś niebezpiecznej strefy wojny. Dzisiaj akurat to nie trudno sobie wyobrazić, bo cały czas słyszymy w wiadomościach o różnych miejscach objętych wojną. Czego byśmy oczekiwali? Oczekiwalibyśmy żołnierzy, którzy są strudzeni walką. Oczekiwalibyśmy, że zobaczymy może brud na ich twarzach, ubrania, które są przepocone. Żołnierzy, którzy mieszkają w jakichś obozach wojskowych, mieszkają w jakichś namiotach, w ciężkich warunkach, którzy nieustannie noszą przy sobie broń. A wyobraźmy sobie, że zamiast tego trafiamy w takie miejsce, w strefę wojny i spotykamy żołnierzy, którzy są ubrani w ubiór cywilny, którzy grają w siatkówkę, albo grają w ping-ponga, albo grają w minigolfa, może leżą przy basenie, popijają zimne drinki, w zasięgu wzroku nigdzie nie widać nawet broni. Co byśmy poczuli, gdyby taka armia miała chronić, bronić naszego kraju, naszych rodzin? Wydaje mi się, że mielibyśmy powody, żeby być zmartwionym. Jaki jest problem? Problem jest taki, że gdybyśmy zobaczyli taką armię, co byłoby absurdem, to byśmy zobaczyli armię, która zapomniała o swojej misji. Zobaczylibyśmy armię nieświadomą rzeczywistości, w jakiej się znalazła. Zobaczylibyśmy armię, która skupia się wokół siebie samych, wokół ich własnej wygody, żeby fajnie spędzić czas wokół ich własnych potrzeb. Zobaczylibyśmy armię, która zapomina o misji, na jaką została wysłana i tym samym zobaczylibyśmy armię, która stała się łatwym łupem dla wroga.
Gdyby wróg zaatakował, członkowie takiej armii raczej zaczęliby uciekać, wołając: ale ja nie na to się pisałem, nie tego się spodziewałem, zaciągnąłem się do tej armii dla wszystkich korzyści podróżowania po świecie, bycia wysyłania do różnych miejsc, ale nie miałem pojęcia, że będę musiał się poświęcać. Raczej oczekiwałem, że inni poświęcą się dla mnie, dla mojej wygody. I niestety, tak bardzo jak absurdem byłaby taka armia, to niestety bardzo często tak jest w naszych kościołach. Kościół często wygląda jak armia z tego opisu, absurdalna. Promuje się chrześcijaństwo w wersji light. Chrześcijaństwo, które jest jak wata cukrowa, to chyba Martin Lloyd-Jones powiedział. Chrześcijaństwo, które jest podane w wersji, albo przynajmniej oczekuje się, żeby było podane w wersji takiej, która dobrze smakuje, a na koniec jedynie pozostawia duchową próchnicę. Przesłanie Biblii jest jasne. Życie chrześcijanina to nie plac zabaw, ale plac boju. I Paweł używa tego języka. Stójcie w jedności z braćmi, siostrami, jedności opartej na Ewangelii. Walczcie, wersy 27 i 30, wspólnie za wiarę Ewangelii. To znaczy, że ich motywacje, ich ambicje nie są nastawione na narzekanie, ale jest nastawione na to, żeby jak najlepiej reprezentować Chrystusa, bronić sprawy Chrystusa w sposób ukazujący Jego godność, Jego wartość, Jego piękno. Nie bójcie się, wersety 28-29. Bóg was zbawił i Bóg was zbawi. Nie bójcie się. To jest język wojny, walki. My wiemy oczywiście, co to znaczy walczyć o dziewczynę, walczyć o awans, walczyć o wygraną w sporcie, teraz mieliśmy olimpiadę, walczyć o oceny, wyniki w szkole, walczyć o swoje racje. My wiemy, co to znaczy. Myślę, że też wiemy, co to znaczy walczyć o sprawę Ewangelii. Niech Pan dopomaga nam w swojej łasce pielęgnować postawy, które są żarliwe do tego, żeby stawać razem, ramię w ramię, robiąc wszystko, byśmy właśnie walczyli dla sprawy Ewangelii. W jednomyślności, z połem. Wydaje się, że w kościele Filipii mógł istnieć jakiś problem, jakiś podział, coś, co zagrażało tej jednomyślności i tej możliwości, żeby oni rzeczywiście stanęli z połem w walce do sprawy Ewangelii. Widzimy ten potencjalny problem, który tam mógł sprawić podział w tym kościele właśnie w 4 rozdziale, wersety 2-3. 4 rozdział, wersety 2 i 3, tam poznajemy dwie siostry w Panu. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Paweł wspomina te dwie siostry i zauważcie, że on wspominając je, wspomina czas, kiedy one uczestniczyły w tej walce z połem, ramię w ramię dla sprawy Ewangelii. Z nim, z Klemensem, z innymi współpracownikami. Ale teraz ta atmosfera walki dla sprawy Ewangelii została zagrożona. Czym została zagrożona? No tym, że między nimi powstaje jakiś konflikt. One nie są jednomyślne w Panu. To znaczy, że prawdopodobnie ich myśli, zamiast uciekać do Pana, zaczęły uciekać do jakichś ich osobistych racji. Może do jakichś ich osobistych oczekiwań i preferencji. Ich nagle one zaczynały szukać tego, żeby być jednym ze mną. Szukały jedności, być jednej myśli, czyli być mojej myśli, zamiast być jednej myśli, czyli wspólnie być w Panu. I pojawia się jakiś konflikt i nagle to, co Paweł wspomina, co miało miejsce kiedyś, teraz jest zagrożone w tym kościele. Właśnie z powodu takiej postawy. Aby były jednomyślne w Panu. Żeby ich myśli skupiły się na Nim. Nie na czymkolwiek innym. Więc tak tutaj w tym fragmencie 27-30 Paweł podkreśla istotę jedności, tej wspólności w naszych wysiłkach, w walce z presjami z zewnątrz. Przejdźmy do drugiej części. 2 rozdział, wersety 1-4. Wspólna troska o siebie nawzajem w pokornej miłości. Wspólna walka w jedności, a tutaj wspólna troska w miłości, pokornej miłości. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością.
i nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Ten pierwszy werset to nie jest jakiś werset spekulacji, że jeśli to by było w Chrystusie, to jest stwierdzenie faktu. Tam lepszym słowem byłoby skoro. Paweł mówi skoro. Skoro faktem jest to, że w Chrystusie mamy te rzeczy, że w Chrystusie jest zachęta, że w Chrystusie jest pociecha miłości, że w Chrystusie jest wspólnota ducha i w Chrystusie jest współczucie i zmiłowanie, to mając na uwadze to, co jest nasze w Chrystusie, teraz pomyślmy o naszych relacjach ze sobą nawzajem. To jest to, co pisze Paweł. I Paweł w pierwszym wersecie tak naprawdę mówi: zwróćcie uwagę na rzeczy, na rzeczywistość, którą sprawiła Ewangelia w waszym życiu. Jakie skarby mamy w Chrystusie, jaka miłość i jaka zachęta, jakiej miłości i zachęty doświadczamy z powodu tego, kim my staliśmy się w Nim. Jakież przebaczenie, jakież zmiłowanie, jakież współczucie. Ten, który był bogaty, stał się ubogim, abyśmy my w Nim zostali ubogaceni, Jego ubóstwem zostali ubogaceni. Więc jeśli, skoro to wszystko jest prawdziwe, to jak to powinno odbijać się na naszej postawie wobec siebie nawzajem? Odpowiedzią są wersety 2 do 4. Przegląd tylko tych rzeczy. Bycie jednej myśli. Znowu, jednej myśli, czyli jakiej myśli? No to nie jest jednej myśli w sensie bycie mojej myśli, ale bycie tej samej myśli, jaką ma Chrystus wobec nas. Werset 5. Bądźcie względem siebie takiego samego usposobienia. To jest to samo słowo. To słowo usposobienie. To jest to samo słowo, które odnosi się do bycia jednej myśli. To znaczy, kiedy Paweł mówi, żebyśmy byli jednej myśli, to w wersecie 5 wyjaśnia, jaką myśl ma na myśli. Ma na myśli myśl Chrystusową, usposobienie Chrystusowe, postawę Chrystusową, uniżenia siebie przed innymi. Mówi o postawie tej samej miłości. Jakiej miłości? Tej samej miłości, którą On umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. To jest miłość, o której On mówi. Mówi o zgodzie, o zjednoczeniu. Mówi o nieczynieniu niczego skutliwości, z takiej zażartości, żeby udowadniać swoje racje. Nieczyniący nic dla swojej chwały, nieczyniący nic dla swoich racji, ale w pokorze, w uniżeniu, uważający innych odważniejszych, za ważniejszych od siebie, to znaczy zważający nie na swoje interesy, nie na swoje dobro, ale zważający na interesy i na dobro innych. To znaczy ci, którzy pielęgnują postawę, która mówi nie co dzisiaj ja dobrego mogę wynieść od innych, ale co ja dzisiaj mogę zrobić dobrego dla innych. Postawa listu do Hebrajczyków, 10 rozdział. Skoro weszliśmy na drogę nową i żywą z powodu otwartej dla nas tej drogi przez ciało i krew Chrystusa, mając Jezusa za arcykapłana, trzymamy się niewzruszenie wyznania, wyznania wiary i wyznajemy nadzieję. I trzecia rzecz, baczymy jedni na drugich w celu pobudzania siebie do miłości i dobrych uczynków. To jest ta postawa, która szuka, która pielęgnuje, która przygotowuje się do tego, że kiedy przychodzi na zgromadzenie z wierzącymi ludźmi, to przychodzi z kreatywnymi pomysłami, jak ja dzisiaj mogę być pożyteczny do pobudzania innych do miłości i dobrych uczynków. Bo zważam na interesy innych, na dobro innych, uważając ich za wyższych od siebie, ich dobro za ważniejsze od mojego własnego. To jest dokładnie ta myśl Chrystusowa, którą Paweł opisuje potem od 6 wersetu, opisując jego uniżenie i oddanie życia za nas. Dlaczego Paweł musiał o tym wszystkim pisać do Filipian? Kościół tak bliski jego sercu, umiłowany. Wydaje mi się, że jednym z powodów jest to, że czasami możemy czytać Biblię jako taką bardzo aktualną z jednej strony, bo wiemy, że prawdy w niej znajdujące się są aktualne dla nas, ale jeżeli chodzi o opisy historyczne, to wydaje mi się, że czasami źle czytamy Biblię. Trochę z takim nastawieniem, że to, co dotyczyło życia tych ludzi, niekoniecznie dotyczy nas dzisiaj. Co mam na myśli? Zakładamy, że wydarzenia i postacie w Biblii były inne niż my. Na przykład, mam wrażenie, że czasami może nam się wydawać, że Lidia,
Lidia, która się nawróciła w Filipii, kiedy Paweł przyszedł z Ewangelią w Dziejach Apostolskich, że Lidia się nawróciła i kiedy Lidia się nawróciła, to ona już nigdy nie zmagała się ze strachem albo wątpliwościami. Że kiedy Lidia się nawróciła, ona stała się taką bogobojną, doskonałą, poukładaną kobietą już raz na zawsze, kropka. Może nam się wydawać, że niewolnica, która poznała Chrystusa, w życiu już nie zmagała się ze zgorzkniałością, ze złością, ze zdolnością, by przebaczać tym, którzy ją wykorzystywali. Czasami wydaje mi się, że możemy zakładać, że stróż więzienny, strażnik więzienny, kiedy został zbawiony, to już prawdopodobnie nigdy nie walczył ze zniechęceniem albo właściwym układaniem priorytetów w swoim życiu. Lecz oczywiście to jest nieprawda. My wiemy, że to jest nieprawda. Wszyscy tak naprawdę uczestniczymy w procesie uświęcenia. Sam fakt, że Paweł musi pisać o tych rzeczach, o których pisze tutaj do wierzących w Filipii, wskazuje, że tam była potrzeba pisania o tych rzeczach, bo prawdopodobnie były one ich słabością w postępowaniu, które jest zgodne Ewangelii Chrystusowej, w miłowaniu siebie, w pokornej trosce, o której Paweł tutaj pisze. Ten zbór nie był doskonałym zborem. My czytaliśmy zresztą już o konflikcie Ewodii i Syntychy. Czy jest to możliwe jednak, że kiedy Kościół Filipii wzrastał i rozwijał się i nawracali się tam ludzie, czy jest możliwe, że Lidia na przykład zaczęła zmagać się z pychą? Oczywiście my nie wiemy, więc to jest spekulacja. Ale czy jest możliwe, że Lidia zmagała się z pychą, bo ona była jedną z pierwszych osób, która się nawróciła w tym kościele? Ona kładła fundusze na ten kościół, ona udostępniała swój dom, to u niej wszystko się zaczęło. Ona jest dużą częścią wszystkiego, co się tam dzieje. Czy możliwe, że Lidia zaczęła wpadać w taką postawę może zbytniej chęci kontrolowania wszystkiego, co się dzieje w kościele, żeby było po jej myśli, że jej pomysły zaczęły wydawać się najwłaściwsze? A co z młodą wieszczką, co z niewolnicą? Czy możliwe, że wraz z upływem czasu okazywało się, że ona ma trudności w relacjach? Z powodu tego wszystkiego, co przeżywała wcześniej, że bardzo trudno jest jej zaufać innym, nawet w kościele? Czy możliwe, że jeżeli chodzi o stróża więziennego, czy możliwe, że nawet z upływem czasu on musiał stale pracować nad tym, żeby nie być zimnym człowiekiem, oschłym, oziębłym, bo jako stróż więzienny zapewne musiał nauczyć się izolować swoje emocje, wydawać rozkazy. Dla niego wszystko było rozkazem. On wydawał rozkaz i ludzie musieli wykonywać to i tak dalej, i tak dalej. Czy możliwe, że nadal zmaga się z byciem gruboskórnym, traktowaniem innych oschle lub może wypowiadaniem się w tonie, który wydaje rozkazy innym i wydaje się wynosić nad innych? Może to właśnie takie rzeczy sprawiały, że Paweł dla ich zachęty napisał werset 6 pierwszego rozdziału. Cofnijmy się tam. Możliwe, że właśnie Paweł, znając ich tak dobrze, ten zbór będąc tak bliski jego sercu, napisał do nich to, co napisał w wersecie 6 i 7. Dla ich zachęty. Mam tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Paweł pisze o nich, to dzieło nie jest skończone w waszym życiu, bo on wie, że nie jest. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w swoim sercu, boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski. Więc życie godne Ewangelii, postępowanie godne Ewangelii to nie bycie doskonałym, nie oczekiwanie, że inni będą doskonali. Zamiast tego, jak tutaj widzimy ten opis wersetu 2, 3 i 4, to jest życie pokornej miłości. Pokornej miłości, która siebie usuwa na dalszy plan i innych wysuwa na pierwszy plan. Pokornej miłości troszczącej się o siebie nawzajem. Życie godne Ewangelii to życie uważające innych za ważniejszych od siebie. Życie godne Ewangelii to umieranie z Chrystusem dla siebie, bycie wzbudzonym z Chrystusem do nowego życia, życia pełnego tej samej łaski, tej samej cierpliwości, tego samego miłosierdzia, tej samej łagodności, tej samej pokory, jakie On okazał nam. Pielęgnowanie tego samego usposobienia, które było w Nim. I ten proces, uwaga, Bóg obiecuje, że On będzie nad Nim czuwał. Nie tylko nad Nim czuwał, Bóg obiecuje, że to On będzie ten proces sprawiał.
W liście do Tesaloniczan jest napisane, że On jest wierny i On tego dokona. Dlatego możemy podjąć wysiłek do tego, żeby po pierwsze społem, razem stawać w walce dla sprawy Ewangelii w jedności i po drugie, jeżeli chodzi o ataki z zewnątrz, a po drugie, jeżeli chodzi o rzeczy, które mogą się dziać wewnątrz w Kościele, bo to czasami jest dużo większym zagrożeniem dla Kościoła niż to, co przychodzi z zewnątrz, to jeżeli chodzi o to, co się dzieje wewnątrz, możemy patrzeć na to, co jest nasze w Chrystusie, pierwszy werset drugiego rozdziału. I skoro to wszystko, co my mamy w Chrystusie, jest prawdziwe, to możemy podjąć wysiłek, aby pielęgnować postawę pokory, uniżenia, miłości, troski, uważania innych za ważniejszych od siebie. Pochylmy głowy w modlitwie. Studiujemy, Ojcze, te słowa i odczuwamy jakąś desperacką potrzebę tego, abyś Ty interweniował w naszym życiu. Te rzeczy, które tutaj widzimy, my je czytamy i my zdajemy sobie sprawę, że te rzeczy w ogóle nie są trudne. One są niemożliwe. One są niemożliwe dla nas, byśmy my mogli w ten sposób manifestować Twój charakter, Twoją chwałę w naszym życiu. Jednocześnie rozumiejąc, że Ty dokonałeś tego, co niemożliwe w nas, kiedy nas zbawiłeś właśnie wspaniałą, cudowną, piękną Ewangelią Chrystusa, Jego życia, śmierci, zmartwychwstania, aby potem w tym życiu czynić dalej to, co niemożliwe, przemieniając nas na podobieństwo Chrystusowe, aby któregoś dnia dalej przez wieki uczynić dla nas to, co niemożliwe i wprowadzić nas w pełnię bogactwa Twojej chwały. Więc my rozumiemy, że tak bardzo jak te rzeczy są poza zasięgiem naturalnego człowieka, to jednocześnie rozumiemy nadprzyrodzoną, wspaniałą łaskę Twoją działającą w tych, których ożywiłeś w Chrystusie. Dziękuję Tobie, Ojcze, za ten Kościół. Dziękuję Tobie za każde świadectwo Twojej łaski, za każde przejawy Twojej łaski w życiu tych, których pociągnąłeś do siebie. Panie, sprawiaj, aby ci bracia i siostry chronieni Twoją łaską, Twoim słowem, aby mogli być znani, aby mogli obfitować jeszcze bardziej. Chociaż już widzimy te przejawy, nawet jak Paweł pisał do Tesaloniczan, dziękując za tę miłość, którą widzi w ich życiu, jednocześnie wzywając ich do tego, aby obfitowali jeszcze bardziej. I Panie, ja proszę o tych drogich braci i siostry, aby obfitowali jeszcze bardziej w to, aby ich życie mogło być oświadczeniem o wspaniałości Ewangelii poprzez to, jak razem dążą do tego, aby stawać z połem ramię w ramię dla sprawy Ewangelii, walcząc z przeciwnościami, które są na zewnątrz. I abyś, Panie, pielęgnował w ich sercach postawę troski o siebie nawzajem, tych, którzy są wewnątrz, pielęgnując miłość, pokorną miłość, uniżającą się, służącą sobie nawzajem. Spraw to w naszym Kościele, spraw to w kościołach w Polsce, chroniąc przed podziałami, przed tym, co tak naprawdę jest diabelskie, bo On jest tym, który przychodzi niszczyć, kraść i zabijać, a Ty przychodzisz, aby splatać nasze życie Ewangelią, prawdą Twojego Słowa dla Twojej chwały i dla naszej radości, za co Ci dziękujemy przez Chrystusa i w Chrystusie i dla Chrystusa. Amen.